Wielka Środa, kochani. Mamy piękny, kolejny piękny dzień wiosenny. Wielka Środa. Co się działo w Wielką Środę? Wiecie, kiedy pomyślałem o Wielkiej Środzie, to przypomniały mi się od razu krokusy, które wiosną porastają nasz ogródek pod drzewami. Tam posadziliśmy mnóstwo ich cebul i całe place krokusów wyrastają wczesnym marcem. Zostały mi dwa, tylko takie jasne, już nie mam fioletowych, bo krokus kojarzy mi się z tym, co działo się w Wielką Środę. Wiecie, krokus mi się kojarzy z czymś niebywale drogim, bo krokus jest z tej samej rodziny co szafran. I szafran to jest taka przyprawa, której się bierze takie pręciki z takich fioletowych kwiatków. Wiecie, i szafran jest najdroższą przyprawą świata. Kilogram szafranu kosztuje około 6 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo. To jest kilka miesięcy pracy. Wiecie, dlaczego mówię o szafranie? Bo kiedy myślę o szafranie, to myślę sobie, słuchajcie, o Marii z Betanii, która właśnie w Wielką Środę zrobiła coś wyjątkowego. Bo Biblia mówi, że przyszła do Jezusa. W Wielką Środę Jezus wrócił z Jerozolimy do Betanii, odwiedził Łazarza i jego rodzinę, Łazarza, którego wskrzesił. Wrócił do Betanii i tam odpoczywał. Myślę, że tam przygotowywał się do zjedzenia Paschy ze swoimi uczniami w Wielki Czwartek. I wiecie co, Jezus w Wielką Środę, będąc w Betanii, przeżył coś, co było proroczym aktem na jego śmierć. Maria, siostra Łazarza, może dlatego, że była tak wdzięczna za to, że Jezus wskrzesił jej brata, może dlatego, że po prostu kochała Jezusa i bardzo pragnęła spełniać wolę swojego Zbawiciela. Nie wiemy dlaczego, ale zrobiła akt uwielbienia. Przyszła do Jezusa i czymś, co było bardzo, bardzo drogie, bo miała flakonik olejku nardowego. Rozbiła ten flakonik i wylała na stopy Jezusa. Namaściła je. Wiecie, to jest zapowiedź prorocza tego, co stanie się za dwa dni. Bo namaszczano ciało zmarłych przed włożeniem ich do grobu. Jezusa nie zdążono namaścić. Ona to zrobiła. Jezus mówi, zrobiła to na moją śmierć. Na mój pogrzeb to uczyniła. Ale wiecie, dotyka mnie w postawie Marii to, że ona tak bardzo kocha Jezusa. Tak bardzo pragnie Go uwielbić, że oddaje cały roczny zarobek. Nie wiem, czy wiecie, ten olejek nardowy robiono z rośliny, którą sprowadzano aż z Himalajów. Wiecie? Aż z Himalajów do Izraela musiano ją przywieźć. Fragmenty tej rośliny wtedy cięto i gotowano z wodą i oliwą z oliwek. I wytwarzano bardzo drogi, kosztowny olejek. Buteleczka tego olejku kosztowała tyle, co zarobki z całego roku. Dużo więcej niż szafran. Kilkakrotnie więcej niż szafran, niż najdroższa przyprawa świata. Wiecie, ofiarowała to Jezusowi. To jest Wielka Środa. Ale w Wielką Środę dzieje się coś jeszcze. W Wielką Środę jest ktoś, kto widzi to, co robi Maria w Betanii i bardzo mu się to nie podoba. Jest wściekły na to, że Maria jest w stanie poświęcić tak dużo dlatego, żeby uczcić Jezusa. I wiecie, nie podoba mu się to. I mówi o tym. Pamiętacie, jak ma na imię ta osoba? Judasz. Nie podoba mu się ofiara Marii. I Judasz robi w Wielką Środę coś, o czym wszyscy pamiętamy. Judasz idzie do kapłanów, umawia się z nimi i zdradza swojego mistrza i przyjaciela Jezusa Chrystusa za 30 srebrników. Maria ofiarowała zarobek całego roku na to, żeby uwielbić Jezusa. A Judasz za 30 srebrników. Jeden srebrnik to były dwa dni pracy. Czyli za dwa miesiące zarobku, tak? Około 5000 złotych zdradził Jezusa. Wydał go na śmierć. I Judasz i Maria znali Jezusa i widzieli go w działaniu.
I Judasz i Maria wiedzieli, że Jezus jest Bogiem i jest Mesjaszem. Judasz i Maria oboje widzieli wskrzeszenie Łazarza i to, kiedy Łazarz wychodzi z grobu. Ale mieli dwie różne postawy serca. Kompletnie dwie różne postawy serca. Wiesz co, mam dla Ciebie pytanie dzisiaj. Kiedy pojawiają się w Twoim życiu różne wyzwania, koronawirus, ale wiecie, koronawirus nie jest najtrudniejszym wyzwaniem w naszym życiu. Mamy wyzwania z rodziną, mamy wyzwania z finansami, mamy wyzwania z naszą służbą, z powołaniem, z odnalezieniem celu w swoim życiu, z tym, co przeżywamy, z tym, co dzieje się w naszym życiu. Jeżeli pojawiają się wyzwania, jesteś jak Maria, która uwielbia Jezusa wszystkim, co ma, bez chytrości. Czy jesteś jak Judasz, który po prostu jest w stanie zdradzić Jezusa za jakieś ochłapy? Zastanów się. Więcej we mnie Marii, ofiarnej Marii, Marii uwielbiającej Jezusa Chrystusa, Marii wdzięcznej Jezusowi, czy więcej we mnie Judasza, który z byle powodu, pod byle jakim pretekstem jest w stanie zdradzić najlepszego przyjaciela, zaprzeć się Jezusa Chrystusa? To trudne pytanie na dzisiaj, ale warto na nie sobie odpowiedzieć w tym przedświątecznym tygodniu, w tym wielkim tygodniu, w Wielką Środę właśnie. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Zostawiam Was z taką rozkminką na dzisiaj. Jestem Judaszem, czy jestem Marią z Betanii? Oto jest pytanie. Błogosławię Was.